Dzień dobry. Dzień dobry. To spało tam. A nad ranem ląduje tu. W łazi jakimś cudem do łóżka. W środku nocy. Tak, tak, w łazi. To jest z cyklu Rzeczywiste życia w Danii. Tak, mówiliśmy po drodze na stację. Jesteśmy na stacji. Tak. I jedziemy do centrum. Na wycieczkę. Jedziemy. Czy jak można się poruszać po Kopenhadze, opowiedz nam. Najlepiej na rowerze. Tak. Najlepiej na rowerze albo transportem publicznym też jest bardzo dobrze. Można autobusami, jest bardzo dobre połączenie autobusowe. Jest właśnie ta kolej podmiejska, którą jedziemy. Jest metro, jest nowa linia metra otwarta. Niedawno, na początku roku chyba teraz została otwarta. Ale generalnie rower. Rower nie jedziemy na rowerach, bo jest zimno strasznie. Jest 3 stopni i wieje i pada deszcz. Tak. Jedziemy do miasta koleją podmiejską. Ona się nazywa S. S-Tog. Więc teraz przyjechaliśmy na główną stację kolejową w Kopenhadze, tak. Która jest zarazem też stacją kolei podmiejskiej. A metro ma swoją linię. I teraz pokażemy, mam też budynek tej głównej stacji kolejowej, bo całkiem nieźle wygląda, super ma stro. Tak pomyśleliśmy, że skoro jesteśmy po drodze, to wam pokażemy trochę też. Podejrzewam, że za dużo ludzi nie będzie, bo jest to środek tygodnia i całkiem wcześnie. Więc jesteśmy na stacji głównej. Tak jest. To jest ten piękny, stary budynek stacji. Dzisiejszej wycieczki do centrum Kopenhagi jest Gliptoteka Carlsberga, czyli jest to takie muzeum, jakby galeria sztuki i będziemy tam się rozglądać za różnymi ciekawymi inspiracjami. Chodźcie! Cześć, cześć. Siema. Co tam wiesz o bibliotece? Jesteśmy w środku w bibliotece właśnie. I została ona otwarta w 1882 roku. Założona przez Karla Jakobsena i jego żonę Otylię. A później do użytku publicznego została otwarta w 1888. I jest to zbiór dzieł sztuki i różnych ciekawych rzeczy zebranych przez całe ich życie i też prawdopodobnie przez ich rodzinę zbieranych po ich śmierci nawet. Więc naprawdę warto zobaczyć te dzieła sztuki i te kolekcje zbiorów tutaj.
co właśnie za chwilę zrobimy. Idziemy. Generalnie to był taki nasz pierwszy stop, Gliptoteka, która jest za mną na naszej trasie. Co robić w Kopenhadze, jak pogoda jest taka so-so, czyli pada, nie pada, pada, nie pada. Więc Gliptoteka polecamy. Pamiętajcie, we wtorki wejście jest za darmo, chyba że chcecie jakieś tam specjalne wystawy. I zaraz przy Gliptotece, zobaczycie, jest Tivoli, czyli ten park rozrywki. Widać, że działa. Wjeżdżają, zjeżdżają. Można ze spokojem też tam wyjść. My nie będziemy się tam zapuszczać dzisiaj. Byliśmy tam już kilka razy. Ale za zimno. Więc idziemy dalej. Gdzie jesteśmy? Na rynku głównym, w Kopenhadze. Ratusz przed nami. Tam jest główna ulica. Dokładnie. Czyli sklep na sklepie i można kupić. Deptak. Deptak tak zwany. A tutaj generalnie w ratuszu, jak są, nie wiem, jakieś przywitanie reprezentacji duńskiej w czymś czy cokolwiek, to na tym balkoniku później oni wychodzą i są witani. Teraz z okazji chińskiego nowego roku są lampiony na deptaku głównym. Słuchajcie, więc jeżeli jesteście w Danii, to polecamy jedno miejsce. Nazywa się to Lauke Jehuset. I jeżeli szukacie jakichś słodkości, nie jesteście na żadnych dietach i tak dalej, to polecamy spróbować różnych słodkości. Tutaj są na wystawce. Bardzo dobre. To się nazywa Kanelstang. Czyli po prostu tak, taka laska z cynamonem, ale to jest taki duży chleb jakby cynamonowy, pyszności. Tutaj są różne jakieś duńskie ciasteczka, Danish pastry, też znane i lubiane. Polecamy. Jak jesteście w Danii albo w Kopenhadze, tutaj koniecznie musicie spróbować duńskie kiebaski. To jest bardzo popularne. Takie buty są na każdym rogu praktycznie. I sprzedają parówy, po prostu hot dogi. Tak. I to często wyróżniają generalnie. Tak. Tak zwany pulser. Dokładnie. Duńskie smakowitości. I kolejna ciekawostka. Pewnie znacie i kojarzycie sklepy, bo już w Polsce są. Flying Tiger. Takie mają logo. Generalnie to jest duński koncept i przedtem, zanim nazwane to był Flying Tiger, to nazywało się tego Tiger, a po duńsku, jak się wymawia Tier, to oznacza dycha po polsku, czyli 10 koron inaczej. Czyli to jest sklep, gdzie wszystko jest takie z pierdółkami, wszystko i nic, za małe pieniążki.
Więc kolejna z takich przysmaków kopenhaskich i duńskich to są parzone w cukrze, karmelizowane migdały. Tak, migdały. Pachną narkotycznie dobrze i czuć się generalnie na kilometr. Polecamy. Tutaj po lewej stronie jest Ilums Bolighus, czyli jeżeli szukacie czegokolwiek, co jest ekstremalnie duńskie, ekstremalnie skandynawskie, ekstremalnie drogie i ekstremalnie drogie, to tutaj. Wchodzimy do Iluma, idziemy na rooftop. Jesteśmy na rooftopie. Jak kojarzycie z naszego intro wideo na YouTubie, byliśmy w Original Coffee i to było inne miejsce w Kopenhadze, a tutaj Original Coffee w centrum na rooftopie Iluma też ma swoją kawódkę, więc tak. Warto przyjść. Idziemy. I idziemy zobaczyć, co tutaj jest. Dostajecie z dachu Iluma w centrum. Mieszka do 10 lat, jeszcze to nie byłem. Ja tak samo, nie martw się. Ale fajnie, polecam. Super, super sprawa, naprawdę. Jeżeli chcecie sobie zobaczyć ten placek tutaj, jeden z główniejszych placów w Kopenhadze, to jest to super miejscowa. No i można sobie ze spokojem tutaj wziąć kawkę, usiąść, zjeść coś. A tam jest ratki w hotelu. Tam. Original Coffee, dwa cappuccino. Wiadomo. Zbliżamy się do sławnego punktu w Kopenhadze. Nyhavn. Kolorowe domki, tak. I Buda z kiełbasami. Wiadomo. Miejmy nadzieję, że zdążymy przed deszczem pokazać troszeczkę. Tutaj można sobie kupić bilety na tour łodzią. Po kanałach kopenhaskich. Tak, polecamy, super sprawa. Naprawdę, przyjechać się, jak jest ładna pogoda, nieładna pogoda, to w sumie wszystko jedno, bo jest łódź zabudowana, no ale wiadomo, lepiej by było, jakby było przy pogodzie, że tak powiem, słońce. Tutaj jest... To jest Nyhavn podczas deszczu. Tak. Piękny, kolorowy podeszwy. I Buda z parówkami. Tak, jak to na każdym roku. Zmykamy przed deszczem. A tutaj co się działo, jak poszliśmy sobie zjeść? Po prostu ulewa zawierucha gradu. Gradobicie w Kopenhadze było, słuchajcie. Więc aż trudno było wierzyć. Takie kuleczki. Zobacz, jakie kulki gradu były. Dzisiaj w Kopenhadze. Idziemy teraz zobaczyć główne wejście do Tivoli w wystroju świątecznym. Zimowym. Świąteczno-zimowym, dokładnie. Już widzicie, takie duże bałwany są, poruszają się. I generalnie ten sam podobny koncept jest na Halloween, tylko że wtedy są dynie. Dynie, Baba Yagi, wiadomo, takie sprawki. O, możecie zobaczyć, jak to w środku wygląda, taki Winter Wonderland. Więc mega fajnie to zrobione ze sztucznym śniegiem. Więc kojarzycie główną stację metra. No nie jest to stacja główna metra, tylko stacja główna ogólnie w Kopenhadze. I chcę wam pokazać też zaraz obok. Otworzyli tutaj w Nim Tivoli Food Hall. I to jest taki street foodik.
Można sobie coś tam wyjść, chrupnąć, więc zobaczymy, co tutaj nam Grześ pokaże. Dzięki, Grześ. I smory brody, więc zaraz wam pokażemy bardzo tradycyjną duńską kuchnię. Smory brod, czyli nic innego jak sznytka z lancem, która kosztuje po prostu mnóstwo pieniędzy, ale jest to smakołyk duński. Tutaj widzę, że na jestem chlebku, ale tam na dole jest z takim chlebem, który jest jak pumpernikiel. I właśnie to jest bardzo klasyczna kanapka, posmarowana masłem, jajko, krewetka i tyle. Idziemy teraz pod budynkiem Teatru Nowego w Kopenhadze, który ma taki fajny przejazd po środku. Widać, na rowerku można sobie przejechać. Tutaj byliśmy razem i byliśmy na... Upiór w operze. Tak. Upiorze. Tak, Kopenhaga jest generalnie stolicą rowerów i nikt mi nie mówi, że inaczej, że inne miasto jest nią, bo to jest Kopenhaga. I można naprawdę znaleźć czaderskie okazy. Teraz wam pokażemy, którego my chcemy. Dla naszego Baby Shark. Takiego. Trójkołowiec, do którego można sobie wsiąść normalnie. Pasy, wszystko elegancko. Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu. Trio bike, mono, z takim akcentem szafkowskim. Bywaj teraz, gdzie mieszkałem tutaj kiedyś. Idziemy do Bertelskeje na najlepsze serniki w mieście. Idziemy. Generalnie mają różne smaki tutaj. Jest na przykład Oreo, jest jakiś z karmelem, z czekoladą, jakiś tutaj z berries też. Dużo opcji. Są też nawet jakieś wegańskie, albo były przynajmniej. Więc jakby co, dobra miejscowa na cheesecake'a. Więc próbujemy teraz ten sernik z wiśniami i brownie. To jest chyba autentycznie najlepszy sernik, jaki tutaj jadłam. Bez jaj. Polecamy. Więc jak będziecie, ten sernik. Tak, kończy się nasz dzień w Kopenhadze, w centrum Kopenhagi. Czyli deszczyk jednak dopadł. Tak. Był był deszcz, grad, słońce, grad. I teraz znowu pada. I teraz pada. No, więc to jesteśmy my. Na dzisiaj to chyba wszystko. Tak. Żegnamy z deszczowej Kopenhagi. Pozdrawiamy. I mamy nadzieję, że będziecie subskrybować nasz kanał i podoba wam się i nam się i wszystkim się podoba to, co robimy. No i pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Siema, pa. Do zobaczenia.